Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na Kulturalny Wrocław. Dziś moimi gośćmi w studiu są pan Łukasz Krzeczkowski, wokalista zespołu The Natural oraz pan Krzysztof Gruszka, gitarzysta zespołu The Natural. Zanim o zespole, zanim o osiągnięciach, poproszę o fragment teledysku. To jeden z utworów, które graliście Państwo, Panowie, podczas konkursu Bitwy na Głosy Radia Wrocław. Konkursu, który promuje młodych, dolnośląskich artystów. No właśnie, The Natural istnieje 5 lat. Jakie to było, jaki to jest dorobek, jaki to jest czas dla takiego zespołu jak Wasz? Pochodzicie częściowo z Nysy, częściowo z Wrocławia, a teraz Wam już oddaję głos. Jakie to były te początki i jak się znaleźliście w bitwie, muzycznej bitwie Radia Wrocław? To może kolega o początkach zespołu, bo... Znaczy początki było po prostu jakaś weryfikacja ludzi, z którymi gdzieś tam nam było po drodze, no i wykrystalizowała się taka ekipa. I to był 2007 rok, tak, kiedy tak. The Natural powstał. Tak, tak. I taki już konkretny jakby zalążek ludzi, z którymi można było coś jakby większego zrobić. Co było po drodze? A po drodze kupę wokalistów, kupę gitarzystów. Dziś pięcioosobowy skład, tak, reprezentuje The Natural. Tak. Panowie, reprezentujecie zespół, który w swoim dorobku przede wszystkim ma udział w różnych festiwalach, w różnych konkursach. Które były najważniejsze? Znaczy najważniejszym dla nas wydarzeniem była właśnie muzyczna bitwa Radia Wrocław. Po prostu myśleliśmy, że jak uda nam się tam coś osiągnąć, że to jakoś coś z tego będzie, że coś jednak gdzieś te utwory, ktoś się tym zainteresuje naszą muzyką, ale no, wydaje nam się, że nie do końca. Jest to kolejny schodek. Kolejny po prostu schodek mały na dużej drodze. Co było po drodze, zanim była bitwa na głosy, muzyczna bitwa Radia Wrocław, co było wcześniej? Znaczy to no, ogólnie zrobiliśmy po prostu materiał i przygotowaliśmy się jakby do koncertów, a to te występy w tych konkursach jest jakby taką jakby logicznym uwieńczeniem tego naszego grania i próbą jakby zaistnienia, nie wiem, w szerszym gronie ludzi. Mówimy tutaj o finałowej piątce Jeleniogórskiej Roka. Później międzynarodowy festiwal Grodkowska Jesień, tam żeśmy zajęli też trzecie miejsce. Było jeszcze Rock and Roll Music Festival. Finał Oleśnickiego Wyskoku. Tak, Wyskoku. Też dużą imprezą i taką dla nas bardzo istotną to było Rockstars Music Festival. To były spośród 900 jakby zespołów została wybrana 20 i z tej 20 były dwa koncerty, jeden w Chorzowie i finałowy już jakby w Katowicach i w Chorzowie żeśmy wygrali i dostaliśmy się do tej finałowej 10, no, a tam no już wygrał ktoś inny. Powoli. Konkursy, co dają muzykom, młodym muzykom, którzy powiedzmy chcą zaistnieć na dolnośląskiej scenie muzycznej, a może nawet na ogólnopolskiej. Co takie konkursy dają muzykom, takim młodym grupom? Na pewno zbieramy doświadczenie. Każdy festiwal to są inne emocje. Inaczej czujemy nawet naszą muzykę. Inny kontakt z publicznością, oceniają nas przede wszystkim. Czyli trzeba w ciągu 5 minut się po prostu pozbierać i nie ma czasu na tremę, tylko po prostu się wychodzi i gra. Napisaliście panowie o sobie w jednym z takich fragmentów, które znalazłam o waszej grupie, że połączyła was wizja wspólnego kierunku muzycznego, który was interesuje. To jest między innymi Britrock. Ten fragment, który słyszeliśmy, to był utwór zagrany w języku polskim, ale śpiewacie także po angielsku. Tak. Czy ten British Rock, który gdzieś na tej scenie i ta inspiracja
nie wiem, trendami punkowskimi lat 70., 80.? To jest taki trend, w którym wy odnajdujecie się, czy to jest trend, w który chcecie się wpisać? Znaczy, to jest ogólny trend, który, z którego się wywodzi no, wiele, wiele właśnie kierunków muzycznych, zwłaszcza dzisiaj. Natomiast my chcemy stworzyć coś innego, coś nowego. No, tak jak każdy zespół, no, nie chcemy grać czegoś, co już jest, tak? Tylko chcemy zrobić coś, co płynie od nas, ze środka od nas, a też muzycznie, żeby to było brzmieniowo interesujące. Dobrze, to teraz więcej o twórczości. O czym piszecie? Kto pisze teksty? Kto pisze muzykę? No i o czym są te utwory? Teksty piszę ja. Muzykę po prostu robimy w zależności, ktoś tam przynosi, czy na próbach no, wszyscy razem, nie? Prawda? No, przynoszę. No, kolega tutaj dużo utworów po prostu przyniósł z domu, że tak powiem. To już wiemy, kto odpowiada za jakie części składowe. Jest to podzielone w jakiś tam sposób i na próbach próbujemy to jakby łączyć i jakiś konsensus wypracować. O czym piszecie? O czym są te teksty? O czym są utwory? Utwory są żywym doświadczeniem życiowym. To znaczy? Jest to coś, co przeżyłem, co nie lubię pisać o czymś, co się, nie wiem, sprzeda. Po prostu musi być coś, co czułem w danej chwili pod jakimś tam napięciem, emocjami. Każdego dnia są to inne emocje. Artystom zwykle trudno mówić, co mieli na myśli, gdy tworzyli dany utwór, ale gdybyście mieli w jakiś sposób zaszufladkować, czy reklamując się, mówić o swojej muzyce, to jeżeli młody człowiek chce sięgnąć po waszą muzykę, to co tam w niej odnajdzie? Czy to jest muzyka do zabawy, czy to jest muzyka refleksyjna, czy to jest muzyka pobudzająca do życia? Ja uważam, że jest to muzyka refleksyjna. Energetyczna też. Że energetyczna, refleksyjna. Czyli rozumiem, że każdy może znaleźć coś dla siebie, no, tak? Zgadza się, na pewno. Na pewno jest to w jakimś nurcie, no nie jest określonym, to tak się przyjęło, no, żeby coś można było jakby na to spojrzeć, to ludzie nazywają to. Czyli Dobrze, porozmawiajmy, bo rozumiem, że to są trudne pytania. No właśnie, artystom. Każdy gdzieś trudno to jakoś określa mówić po swojemu, prawda? Weryfikuje. Dokładnie. Proszę powiedzieć, czy macie panowie w planach płytę, czyli coś, co już będzie usystematyzowaną taką częścią charakteryzującą waszą działalność? Tutaj to też bardzo długi temat, ponieważ już staraliśmy się bardzo dawno temu zarejestrować te utwory w jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym znaczy, studiu. Nagrywaliśmy już w profesjonalnych studiach. Szukaliśmy cały czas studia osoby, która się tym zajmie, zrealizuje to profesjonalnie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne jednak, jeżeli się po prostu nie ma dużych finansów. Czyli jakby z tego zadowoleni, no. Szukaliśmy po prostu, bo nagrywaliśmy już profesjonalnie w dobrych, zawodowych studiach. No i aktualnie właśnie jakoś tak się wszystko jakoś potoczyło, że będziemy właśnie nagrywać w końcu pełnowymiarowy materiał, czyli rozumiem, płytkę. Że materiał jest? Jest materiał, znaczy jest jeszcze materiał po prostu nagranych w sensie takim, że bo był taki zamysł, że mieliśmy nagrywać płytę sami. No, dzisiaj technika pozwala na to, żeby jakby w domowych warunkach stworzyć naprawdę dobrze brzmiącą płytę, jeżeli się do tego podejdzie jak systematycznie i z pomysłem, ale no, i ten część materiału jest nagranego, ale tak też nie do końca jakby jesteśmy z tego jakby zadowoleni. Nawet mogę powiedzieć, że jeden nasz numer został doceniony w takim ogólnopolskim piśmie Estrada i Studio, żeśmy jakby go wysłali tam do weryfikacji, który żeśmy sami nagrali jakby w własnym studiu, bo mamy własne studio. I znaczy, dostał, mamy jako fizycznie tylko ono jest tylko mobilne. Mamy dostęp do sprzętu jakby. No jest to, jest to są zaadaptowane jakieś pomieszczenie, ale chodzi o to, że dostał bardzo dobre jakby noty, a został nagrany po prostu w takich warunkach, no, można powiedzieć, spartańskich, jakby patrząc na to z boku. Aczkolwiek teraz mamy już dostęp do studia, w którym możemy nagrać całą płytę. Już są wstępne rozmowy, termin nawet został ustalony. Tak, jest odpowiedni człowiek, znaczy uważamy, że to jest odpowiedni człowiek, który pomoże nam to zrobić. I to już jest, uważam,
90% sukcesu, żeby ważny krok. Macie za sobą ważne konkursy, o których mówicie, że są dla was ważne. Jest muzyczna bitwa Radia Wrocław. Ważny, kolejny etap. No ważny, na Śląsk tutaj. Jest materiał związany z nową płytą. Co trzeba zrobić, żeby zaistnieć na dolnośląskiej, może nawet szerszej scenie muzycznej? Ojej. Co jeszcze trzeba zrobić? Na pewno trzeba mieć trochę szczęścia. Na pewno trzeba mieć trochę szczęścia. A wy go macie? Znaczy, mi się wydaje, że mamy trochę szczęścia. Gdybyśmy nie mieli, to byśmy tutaj nie byli. Chyba. Znaczy, być jakby wytrwałym, takim konsekwentnym. Nie załamywać się, jeżeli tam jest jakieś niepowodzenie, czy jakaś sytuacja taka krytyczna. A jak wygląda kwestia rynku muzycznego, czyli gdzie koncertujecie, kto zaprasza was na koncerty, jeśli takowe są zaproszenia, czy odbiorcy waszej muzyki mogą was znaleźć tylko w sieci? Nie, gramy koncerty, gramy w... Nie. W ostatnim pół roku zagraliśmy ponad 20 koncertów. 20 koncertów. I to są jest bardzo modne w dzisiejszym jakby czasie organizowanie jak dni miast. I tam też można, jeżeli tam się pokazujecie. Tam się pokazujemy, jeżeli można, po prostu wysyłamy jakby, gdzieś tam niektóre rzeczy są jakby z polecenia, niektóre rzeczy są jakby załatwiane przez znajomych. Tak, no my szukamy każdej drogi, która pozwoli nam pokazać naszą muzykę, wyjść z nią do słuchaczy. I czy to jest koncert w klubie, czy to jest koncert na rynku, czy to jest koncert w telewizji, czy to jest festiwal, czy to są dni miasta, to dla nas to w tym momencie nie ma znaczenia. Po prostu najważniejsze jest to, że wyjdziemy i zagramy. Troszkę się to poprawiło. No mówię, w klubach jest jakaś tam możliwość wystąpienia, jeszcze troszeczkę jest inaczej. Na przykład we Wrocławiu można pograć. No. A sieć jest waszym sprzymierzeńcem? Tak, na pewno jest to bardzo duży jakby, bardzo duża możliwość w ogóle zaistnienia i można to zrobić samemu jakby, czyli pokazać się, nie trzeba mieć ze sobą jakby dużego poważnego zasobu ludzi, specjalistów. Tak. Można się pokazać, ale trzeba mieć naprawdę, tak mi się wydaje, tak i moje zdanie jest, że trzeba mieć coś do powiedzenia, bo żeby ludzie to chwycili, bo dzisiaj tego dużo jest, strasznie dużo jest. No właśnie, czy w tym gąszczu różnych zespołów, tej ogromnej konkurencji na tym poziomie, na którym państwo jesteście, panowie jesteście w zespole The Natural, czy z muzyki można zarobić, czy z waszego grania jesteście w stanie się utrzymać, czy nie? W tej chwili nie. Nie, w tej chwili to jest po prostu... Pasja, realizacja hobby. I trzeba tak... A tak w perspektywie czasowej myślicie, że będzie możliwe, że będziecie w stanie utrzymać siebie i swoje rodziny właśnie na muzyce? Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, natomiast... Na pewno dążymy do tego w jakiś tam sposób, ale znamy też realia po prostu twardo stąpamy po ziemi. Jakie są wasze najbliższe plany? Gdzie będzie was można usłyszeć, zobaczyć? Plany artystyczne? W tej chwili właśnie skupiamy się na nagraniu tej płyty. Także to troszeczkę odeszło. Chociaż koncert 11 sierpnia mieliśmy grać akustyczny koncert, ale to chyba zostanie to przełożone, bo... Była jeszcze tam kwestia dogadania po prostu z klubem, ale w najbliższym czasie też zagramy na pewno w Od Zmierzchu do Świtu we Wrocławiu. Tak. I oczywiście można was szukać w sieci. Tak, w sieci na naszej stronie MySpace oraz Facebooku informujemy na bieżąco po prostu o koncertach. Czego wam życzyć, panowie, takiemu młodemu zespołowi, który podejmuje trud, startuje w konkursach, pokazuje się na różnych... Jest zdeterminowany. Jesteście zdeterminowani, jesteście nawet gotowi realizować te pasje mimo pewnych niepowodzeń czy trudności. Czego można życzyć takim artystom jak wy? Wytrwałości. Nie, to tego wam nie brakuje. Nie, to moim zdaniem realizacji muzycznej. Łatwo jest w Polsce zrobić karierę? Na zakończenie tak chciałam zapytać. Znaczy kariera. To znaczy kariera? Co to dla was jest? Co miałoby to dla was znaczyć? Z czego żeby mogliśmy grać po prostu po klubach, żeby były pełne. Nie trzeba być w mediach, w gazetach. Tylko żeby ludzie przychodzili i słuchali muzyki. W tej chwili dużo ludziom się nie chce po prostu wyjść z domu, żeby posłuchać czegoś nowego, dopóki czegoś nie znają, czegoś nie widzą w telewizji. Też ciężko zainteresować, bo tego na rynku jest ogromnie dużo i to nie idą, każdy nagrywa w domu płytę dzisiaj. A może pytanie, które przybliży, już kończę program, przybliży wasze gusty muzyczne, to właśnie chciałam zapytać o wasze fascynacje. Ulubiony zespół, ulubiony wokalista panów? Pana? Kurt Cobain, ulubiony wokalista. Ulubiony zespół jest kilka, Muse, Coldplay,
Nirvana. Pana? Ja się dołączam do... Czyli podobne gusta. Rozumiem, że elementy gusta tej muzyki na pewno znajdą słuchacze w waszej takie muzyce. Takie rockowe, energetyczne granie. To byli członkowie zespołu The Natural. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia. Miejmy nadzieję, że wasza droga artystyczna potoczy się tymi drogami, o których marzycie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.